Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Farmiksymator 22. W dzisiejszym odcinku będzie prasowanie siana i później jeszcze zgrabianie trawy. Na początku zajmę się prasowaniem, jadę na tą największą moją łąkę. Jest to pole numer 15. I tam koło tych moich krówek limuzyn. Tamtą łąkę Wam pokazywałem już w poprzednim odcinku, jeśli ktoś nie widział, no to zapraszam. W poprzednim odcinku była prezentacja tej gospy też. Wydaje mi się, że mam troszkę cicho chyba dźwięk, ale nie, ustawienia są tak jak zazwyczaj. Zostawię tak jak jest. Jadę prasować tą moją prasą New Hollanda. Ona troszkę, zauważyłem, że tak dziwnie się podpina, tak wysoko strasznie. No tutaj teraz muszę się w miarę streszczyć, bo jest droga jednokierunkowa. Więc tutaj nie powinienem jechać, no ale to jest najkrótsza droga na tą moją łąkę. Tak to bym musiał przejeżdżać przez miasto, a tam jest dość ciasno. Więc wolę sobie tutaj tędy śmignąć. Przez tą łąkę w sumie może też bym mógł przejechać, no ale myślę, że realnie już będzie po tej drodze. No i tutaj już dojeżdżam do tej łąki. Pociąg dość często jeździ, więc myślę, że go dzisiaj w odcinku spotkam. No sypie całkiem spoko, bo już mam ponad 50%. A prasa ma chyba 4,5, o 4500 litrów. Więc troszkę tutaj tych belek będę musiał nawyrzucać, ale w sumie spoko, tego siana mi się przyda. Krówek trochę jest, będę miał co im dać. Na tej drugiej łące będę robić kiszonkę z trawy, bo do kukurydzy jeszcze troszkę czasu zostało, więc na tej małej łące zrobię sobie kiszonkę. Stamtąd zbiorę tą trawę. Myślę, że w kolejnym odcinku będzie zbieranie balotów. Zastanawiam się, co zrobić z tą kiszonką. Czy to też nagrywać? A myślę, że tak. W sumie tylko nie wiem, czy to złączyć, czy osobno zrobić. Ale to się jeszcze zobaczy. Pociąg już widzę, że jedzie. Więc nawet pewnie go spotkam drugi raz dzisiaj. W sumie jak idą tory w ogóle? Wyjeżdża trochę za mapę, a tutaj jakoś łączą. Trochę przejechałem. Już chyba trzecia belka. To z kółka może mi koło 10 wydać. Ale nijak. Widać moje krówki. Przez to, że mam tak wysoko napiętą, ona podbierak tak dokładnie nie opada. Dobrze, że on w miarę nisko zbiera. Zauważyłem, że te belki się kupują. Nie wiem, czy to jest przez tę prasę, czy przez mapę. Musiał to kiedyś sprawdzić. Tutaj to drzewo tak nie wchodzi na pole, ale myślę, że na razie jeszcze mam mały sprzęt do tych sianokosów, więc jeszcze przejadę i z kosiarką, i ze zgrabiarką, i z przetrząsarką. Później jak będę miał zgrabiarkę dwukaruzelową, to już może być problem. To zależy jakiej szerokości bym miał. Teraz na razie moja zgrabiarka ma 4,6 metra. No i tak na pełne dwa przejazdy to się nie zmieściłem. Więc raczej tak szacuję, że mniej więcej zgrabiarka dwukaruzelowa by musiała mieć około 6 metrów, żeby tutaj przejechać. No ale takiej nawet chyba nie ma. Nie widziałem takiej zgrabiarki, żeby była dwukaruzelowa.
albo piąta, albo szósta belka. Szósta już. I ta łąka mi się podoba przy tym rowie. Spoko wygląda, coś innego. A kurna, zjeżdża mi. Stój. Nie mam czym ją zatrzymać. Padnie mi zaraz. A już. I nie ma belki. Może ją jakoś wyciągnę później. Nie wiem, czy tutaj w 22 jeszcze chyba nie zauważyłem, żeby można było utopić ciągnik. Tutaj jest dość głęboko, bo tak to chyba wszędzie jest w miarę płytko. W oryginalnej mapie przynajmniej. I chyba to będzie wina prasy, że one tak wpadają pod tą ziemię, a później dopiero wychodzą. Prasa cały czas tak stuka. W miarę realne to nawet. Bardziej przysianie, gdzie tych kamyków jest sporo. Siódma minuta, ja nawet jeszcze jednego kółka nie mam. O, już kolejny raz jedzie pociąg. No myślę, że gdzieś tutaj tak do 12 minut, albo nawet może do 15 i wtedy zajmę się jeszcze grabieniem. Grabienie, ile zacząłem, wjechałem raz na około jeden trójkącik i tam już praktycznie nic nie zostało. Jeden przejazd może. W najszerszym miejscu. Więc to grabienie też pójdzie mi na momencie. Też tą prasę sprawdzałem, jak ona wyglądała z Internationalem. Ale wydaje mi się, że z Landinim lepiej. Choć przy Internationalu ona niżej się trochę zapina. Trochę niżej zaczep ma ciągnik. Dużą łąkę wybrałem jak na sam początek. Małe maszyny wsianokosów. No ale mi się spodobała tutaj ta akurat. Chyba znowu pełno. Balotów tu będzie. Wydaje mi się, że tej mojej czerwonej przyczepy będę mógł raczej zdjąć burty, by nią móc te baloty zwozić. Wiem, że na pewno też tą zieloną Lizarda, to mi się też na pewno da. Nie wiem, jak ona ma z wymiarami, bo 19 pamiętam, że pod okrągłe tak średnio pasowało, choć tutaj są też inne rozmiary, to też trzeba wziąć pod uwagę. A tutaj trochę wąższy przejazd, to trochę dłużej. Teraz zaraz już się będzie znowu rozszerzać. I tak teraz w miarę szybko idzie to prasowanie.
Jeszcze kilka przejazdów jest, więc na pewno tego nie zdążę na odcinku, więc zaraz zajmę się już trawieniem. Dobra, ja tutaj go na razie zostawiam. Jest 18 balotów. Jeszcze tutaj kilka przejazdów zostało. Jakieś 25, 30, coś w tym stylu raczej tych balotów będzie tutaj. Dobra, no to tepnę się teraz do New Hollanda. Już prawie jeden przejazd naokoło mam. Kawałek dokończyć. Tej kiszonki myślę, że też powinno trochę wydać. Tak to kawałek łąki jest.
No jeszcze raz się chyba przyda na około zrobić, choć wtedy już niewiele zostanie mi tej łąki. No tak to będzie ciężej do zbierania, jakby było tylko na jeden przejazd naokoło. Bardziej jak tutaj mam zbierającą, no to wtedy zbierająca jest dłuższa, więc trochę więcej tego poprzecznika potrzeba. To już warzątki raczej to zbiorę. To mniej więcej tak na trzy przejazdy kosiarki. Takie nawet niecałe. Będę musiał na dwa razy to zrobić, bo tak ładnie nie dograbię. Jeszcze raz poprawię tutaj ten przejazd. Dobra, także łąka skończona. Można ją składać tutaj, tą zgrabiarkę już. I kolejny odcinek wyszedł znowu dość długi, 20 minut, ale mam nadzieję, że Wam się to podoba. Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i zostawcie subika. Ja już się z Wami żegnam, także do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć!